Serdecznie witam Państwa w powiecie bialskim. Na wstępie chciałbym podziękować staroście radzyńskiemu, panu Szczepanowi Niebrzygowskiemu za nominację do udziału w akcji Koszyk Lubelski. Akcji społecznej mającej na celu promocję produktów tworzonych na terenie Lubelszczyzny i pomoc regionalnym producentom. Jako starosta bialski mam zaszczyt przedstawić Państwu szeroką gamę naszych regionalnych produktów. Powiat bialski, jako jeden z największych powiatów ziemskich w naszym kraju, może poszczycić się wszechstronnością produktów oferowanych przez naszych lokalnych przedsiębiorców. Położenie powiatu na terenach ekologicznie czystych gwarantuje najwyższą jakość wyrobów. Odwiedzając nasze gościnne strony, zostaną Państwo otoczeni bogactwem smaków i towarów o najwyższej jakości. Powiat bialski może poszczycić się produktami niejednokrotnie nagradzanymi, wpisanymi na listę produktów tradycyjnych. U nas skosztują Państwo wędlin przygotowanych według tradycyjnych receptur, smaków dziczyzny i przetworów z produktów wytworzonych lokalnie. Bogaty wachlarz naszych artykułów to warzywa, owoce pochodzące od najlepszych wytwórców, zioła dojrzewające na czystych ziemiach, nalewki i likiery tworzone z poszanowaniem tradycyjnych receptur. Niepowtarzalne smaki, z których słyną nasze okolice, to zasługa ludzi, którzy wkładają serce w ich produkcję i dbałość o każdy szczegół. Przykładem na to są tradycyjne wypieki, które odjeżdżają z naszych terenów w najdalsze zakątki Polski i świata. Pieczarki cieszące się popularnością na całym świecie. Frykasy z Kodnia to cała gama produktów od tradycyjnych poprzez lokalne. Najlepsze smaki Lubelszczyzny. Mogę śmiało powiedzieć, że odwiedzając nasze strony, spędzą Państwo czas nie tylko w urokliwych i gościnnych miejscach takich jak Dwór Woskrzenice, ale też zaspokoją praktycznie każdą zachciankę kulinarną. Nie da się opisać całego wachlarza smaków i przeżyć, które nasze ziemie mogą Państwu zaoferować. Tutaj trzeba przyjechać i spróbować, do czego serdecznie Państwa zachęcam. Ze swojej strony do udziału w akcji nominuję starostę chełmskiego Piotra Deniszczuka, starostę włodawskiego Andrzeja Romańczuka oraz starostę parczewskiego Jerzego Maślucha. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam do powiatu bialskiego.